Od kilku lat kształcimy pielęgniarki, które w tym momencie stanowią około 1/3 naszych studentów, a więc blisko 2000 pielęgniarek zdobywa na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji wykształcenie. Wybór tego zawodu powinien być przemyślany. Ktoś, kto studiuje na pielęgniarstwie, jest to osoba, która bardzo chce pomagać innym. Zarówno kierunku, jak i profesji pielęgniarstwa nie należy się bać. Na kierunku pielęgniarstwo studiują osoby w różnym wieku, z różnym zawodem. Są to osoby bardzo młode, zaraz po liceum. Są to osoby, które już są wyposażone i posiadają pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o inne zawody. Współczesne pielęgniarstwo w Polsce i na świecie podlega ciągłym przeobrażeniom i obecnie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin praktyki zawodowej. Należy podkreślić, że coraz więcej na kierunku pielęgniarstwa studiuje mężczyzn. Nasi studenci odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na bazie takich szpitali, jak szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe, POZ-y, instytucje opieki pielęgniarskiej, środowiskowej, rodzinnej, opieki długoterminowej, medycyny szkolnej, medycyny pracy, jak również w hospicjach i w opiece paliatywnej, a także w domach opieki społecznej. Studenci również mają możliwość współpracy z nauczycielami akademickimi w zakresie realizacji swoich możliwości, swojego rozwoju w zakresie koła naukowego, w którym mogą rozwijać swoje pasje, swoje umiejętności, ugruntowywać w pewnym sensie prestiż zawodowy, a także społeczne uznanie. W efekcie poznają w taki sposób również literaturę przedmiotu. Absolwenci cieszą się dużym uznaniem wśród pracodawców, podejmując pracę zawodową. Znajdujemy się w monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. Jest to centrum, w którym uczymy się zajęć praktycznych. Tutaj również odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w celu przećwiczenia umiejętności, z którymi student spotka się w czasie pracy zawodowej. Możemy badać tętno, możemy badać ciśnienie, oddech, możemy pacjenta reanimować, możemy wykonywać wkłucie, zgłębnikować, cewnikować. Znajdujemy się obecnie w sterowni. Tutaj w Centrum Symulacji Medycznych mamy dwie takie sterownie, gdzie jest to jak gdyby takie serce Centrum Symulacji Medycznej. Mamy możliwość obserwowania studenta przez lustro weneckie, mamy możliwość rozmowy ze studentem poprzez telefon, mikrofon, gdzie obserwujemy wszystkie czynności, które student wykonuje. Pielęgniarstwo w XXI wieku jest innym pielęgniarstwem. Jest to pielęgniarstwo, które jest na bardzo wysokim poziomie, daje ogromne możliwości rozwoju. Jest to pielęgniarstwo, gdzie każdy, kto kończy dany kierunek, nie będzie bez pracy.